tutaj ciekawe legendy o bohaterach, którzy zamiast do poręgi napadali tatarzy. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. W dniu dzisiejszym poszedł od nas wybitny polski trener. W wieku 76 lat zmarł pan Franciszek Smuda. Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Polaka.
Thank you.
tak blisko, uszanowani granicy, to będzie 24 strzelec, pięciokampi, Karszta Cezary. A w jego miejscu uszanowani granicy z numerem 20, Stopek Kacper. Trzeci rędziak Przemysław. Czerwona już. Była to druga żółta kartka, w konsekwencji czerwona. Ale
Tydzień temu przyjęliśmy 4 bramki, gdzie mecz nam kompletnie nie wyszedł. Byliśmy cieniem tej drużyny, która grała dzisiaj. Nie byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla drużyny gości, a dzisiaj tak, dzisiaj zwycięstwo. Tak, właśnie spodziewaliśmy się, że Wisła będzie trochę słabszym drużyną i może wyszliśmy trochę lekceważąco do nich i to nas zgubiło. Wreszcie strzelonych kilka bramek. Oczywiście nie ustrzegliśmy się ze straconej bramki, ale mówię, no 3 bramki strzelone to jest najważniejsze. I to zawodnicy ofensywni, brakuje nam takiej zimnej głowy, cierpliwości, brakuje nam troszkę czasu, ale to wszystko mam nadzieję, że dostaniemy ten czas jako drużyna i że wyciągniemy wnioski, że ten czas nam będzie pracował na naszą korzyść. Drużyna jest zbudowana naprawdę na zawodnikach, oparta jest z Sandomierza i okolic, więc ci młodzi ludzie wiedzą, jak to jest po przegranym meczu, czują, jaki jest odbiór kibiców, więc na pewno chcieliśmy się dzisiaj zrehabilitować. Drużyna gospodarzy wyszła bardziej zaangażowana od nas i spodziewaliśmy się łatwiejszego meczu, niestety taki nie był. Zabrakło szczęścia, też sędziowie trochę nie pomogli, bo kilka kontrowersyjnych decyzji było, także w sumie to tyle na temat meczu. No udało się wygrać. Styl, to już jest inna sprawa. Za 2 tygodnie nikt nie będzie pamiętał stylu. Wynik zostanie i mam nadzieję, że powoli, małymi kroczkami będziemy te punkty zdobywać i cieszyć się kolejnymi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dzisiaj też weszło kilku chłopaków na zmianę, bardzo młodych, którzy pociągnęli, dali radę, także to cieszy, że nawet ci młodzi chłopcy, którzy wchodzą, potrafią dać coś tej drużynie i są, nie są tylko na sztukę, jak widać, tylko są wartościowymi zawodnikami, którzy też wnoszą tą swoją jakość do drużyny. Mecz tydzień temu jest do zapomnienia i to bardzo szybko. Ten mecz nam kompletnie nie wyszedł, nic nam nie wychodziło, nie potrafiliśmy zagrać do przodu, nie potrafiliśmy zagrać z tyłu. No, za tamten mecz to wypada tylko przeprosić, no i to wszystko, bo naprawdę do zapomnienia jak najszybciej. Zakładamy sobie raczej górną połowę tabeli, a co będzie, to się okaże.